Cześć. Jak sądzicie, czy to możliwe, żeby zgraja totalnych amatorów zaplanowała i dokonała zbrodni niemal doskonałej, zabijając w biały dzień w centrum Mediolanu dziedzica fortuny rodziny Gucci, Mauricia Gucciego? Tak, to możliwe. Ja nazywam się Jarosław Panek i prowadzę w Kielcach sklep pod nazwą Luxor Outlet Grand, który od ponad 11 lat sprowadza właśnie z Mediolanu końcówki kolekcji marek premium i marek luksusowych, takich właśnie jak Gucci. I dziś opowiem wam o morderstwie, które perfekcyjnie zaplanowała była żona Mauricia Gucciego, Patrizia Reggiani. Dziś oczywiście rodzina Gucci nie ma nic wspólnego ani z tymi spodniami, ani z tymi, bo produkuje je grupa Kering, która finalnie dziś jest właścicielem całej grupy Gucci. No ale wtedy sam Rodolfo Gucci miał duże zasługi, jeśli chodzi o prowadzenie firmy Gucci. To on był człowiekiem, który wymyślił kilka modeli szali dla domu mody Gucci. Jeden z tych szali nosiła zresztą Audrey Hepburn, inny nosiła Grace Kelly, więc miał swój udział w tworzeniu sukcesu marki Gucci, chociaż otrzymał, kto wie, w latach 40. był aktorem występującym pod pseudonimem Maurizio d'Ancora. No ale w latach 70. już absolutnie poświęcił się firmie Gucci i mieszkał ze swoim młodziutkim synem Maurizio w takim bardzo ekskluzywnym apartamencie w Mediolanie. No i właśnie podczas jednego z takich przyjęć dla mediolańskiej zamożnej młodzieży Maurizio poznaje Patrycję. Patrycja tego dnia jest ubrana w taką obcisłą czerwoną sukienkę. Nie jest ona może specjalnie urodziwa, ale jest bardzo zgrabna. Ci, którzy znają Patrycję, mówią, że no cóż, natapirowane włosy, sztuczne rzęsy, mocny makijaż, ale figurę ma. I najwyraźniej ta figura ubrana w obcisłą właśnie czerwoną sukienkę zapewne zachwyca Mauricja, która zaczyna się potajemnie przed ojcem spotykać z Patrycją. Spotkania są naprawdę potajemne, bo Mauricio bardzo często jada z ojcem kolację, to jest taka trochę swego rodzaju rodzinna tradycja. Jadają ją we dwoje, bo matka Mauricio dawno już nie żyje, a po tej kolacji Mauricio wymyka się, twierdząc, że idzie do kolegów, a wymyka się na potajemne schadzki, na drugą kolację z Patrycją. Patrycja dopiero po wielu latach dowie się, dlaczego na tych kolacjach ona zajada się wszystkim, co tam podają, a Mauricio prawie nic nie je, bo dla niego to jest po prostu druga kolacja. No ale w końcu ten romans wychodzi na jaw. Rodolfo jest wściekły. Wydziedzicza Mauricia z majątku, a Mauricio ucieka z domu, zabiera dwa walizki i staje właśnie przed drzwiami Patrycji i oświadcza jej, że oto musi zamieszkać u niej w domu, bo właśnie został wyrzucony i wydziedziczony z majątku. No, Patrycja, mimo że jest dzieckiem, nieślubnym dzieckiem biednej kelnerki z Sycylii, nie jest na ten moment taka bardzo biedna, bo otóż jej matka zakochuje się w dosyć zamożnym mediolańskim przemysłowcu, właścicielu firmy transportowej, więc Patrycja, chociaż jest no, takim dzieckiem pochodzącym z bardzo biednej rodziny, w wieku lat dwudziestu kilku ma całkiem dostatnie życie, bo jej ojczym jest zakochany absolutnie w Patrycji, obdarowuje ją futrami, samochodami. Patrycja ma wszystko, o czym może zamarzyć. Więc kiedy Mauricio staje przed drzwiami jej apartamentu, mówi, że on właśnie w tej chwili nie ma niczego, nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie wie, co sobą zrobić, jest przygarnięty przez Patrycję, ale także przez jej ojczyma, który uważa, że nie ma lepszej partii w Mediolanie dla jej ukochanej Patrycji, dla jego ukochanej Patrycji, jak właśnie Maurizio Gucci. Naprawdę on uważa to za szczęście i bardzo się cieszy, że Patrycja ma takiego narzeczonego. I daje młodemu Maurizio pracę u siebie w firmie. I Maurizio zresztą całkiem w tej pracy świetnie się sprawdza. Jest znakomitym planerem, logistykiem, który planuje trasy kolejnych ciężarówek jej ojczyma. Ojczym zresztą finansuje ich ślub. To jest wielka, huczna impreza w Mediolanie na 500 osób, na którą nie przybywa nikt
z rodziny Gucci. Maurizio jest tym faktem załamany. Patrycja do końca wierzy, że oni jednak przyjadą i będą się na tym ślubie świetnie bawić, ale Rodolfo, ojciec Maurizio, jest nieprzejednany. Tego dnia ostentacyjnie, bez powodu wyjeżdża do Florencji po to tylko, żeby nie być w Mediolanie, żeby nikt go nie znalazł, żeby żadne media, żadni fotoreporterzy go gdzieś nie znaleźli i nie wywlekli do kamery, nie spytali, dlaczego Rodolfo, dlaczego pan nie jest na ślubie swojego syna. A ślub, tak jak powiedziałem, jest huczny, bawi się na nim 500 osób, w takim bardzo prestiżowym, dużym klubie w Mediolanie. No i młodzi, wygląda na to, że będą mieli przed sobą całkiem świetlaną przyszłość, bo Rodolfo wprawdzie nic swojemu synowi nie chce dać, ale ojczym i owszem. No i cóż, rozpoczyna się wspólne życie Maurizia i Patrycji, a tymczasem Aldo Gucci, jeden z synów Guccio Gucciego, przekonuje Rodolfo, aby jednak nie prowadził dalej wojny z synem, aby się pogodzili, bo Aldo twierdzi, że żadne z jego dzieci nie nadaje się do prowadzenia firmy. On przekonuje brata do tego, aby to właśnie Maurizio w przyszłości zasiadł na fotelu prezesa koncernu Gucci, aby to on zarządzał firmą. W związku z tym przekonuje brata do tego, żeby się po prostu pogodzili. On mu mówi: Rodolfo, słuchaj, zostaniesz samotnym, zgorzkniałym starcem. Musisz się pogodzić ze swoim synem. Przecież oni tworzą małżeństwo. Jakoś to będzie. Przecież doskonale wiesz, że moje dzieci nie nadają się do zarządzania firmą Gucci. To twój syn musi nią zarządzać, więc bez sensu, żebyś był z nim pokłócony. No i rzeczywiście, chociaż cała rodzina nie znosi Patrycji, uważa ją za osobę trochę prostacką, nie do końca wykształconą, wulgarną, bez gustu, no to jednak uznają: trudno. Jest jak jest, Maurizio zostanie głową rodu, w związku z tym trzeba przyjąć Patrycję w swoje progi i pogodzić się z tym małżeństwem. I Rodolfo tak zresztą czyni. Na znak pogodzenia się z Patrycją i z własnym synem kupuje im nawet apartament w Nowym Jorku, do którego zresztą przeprowadza się i Patrycja, i Maurizio, ponieważ Aldo, który prowadzi firmę Gucci właśnie w Nowym Jorku, najpierw ściąga Maurizia tam. Młody Maurizio ma właśnie w Ameryce nauczyć się zarządzania firmą, pobyć tam kilka lat, a później wrócić do Mediolanu, żeby objąć stery w centrali. Patrycji ten pomysł zresztą bardzo się podoba, Maurizio także. Na początku mieszkałem w skromnym hoteliku, ale Patrycja już wtedy troszeczkę odsłania karty i pokazuje się jako osoba, która kocha i uwielbia luksus, i jest tym faktem mieszkania w dosyć skromnym hotelu w Nowym Jorku oburzona. Oburzona do tego stopnia, że to ona dzwoni do Rodolfo i żąda natychmiast kupienia jakiegoś pięknego apartamentu w Nowym Jorku, żeby młodzi gdzieś tam mogli mieszkać. I rzeczywiście Rodolfo kupuje im taki apartament. Kupuje go zresztą w bardzo znanym apartamentowcu, w wieżowcu Olympic Tower, który należy do greckiego milionera Arystotelesa Onassisa. I tam młodzi przeprowadzają się, żeby kilka lat mieszkać. No a potem oczywiście wracają do Włoch, do Mediolanu, gdzie Maurizio ostatecznie obejmuje stery w firmie, a Patrycja staje się coraz bardziej rozkapryszona, coraz bardziej żądna kolejnych luksusów, pieniędzy, jachtów, rezydencji, domów, i to coraz bardziej rodzinę Gucci zaczyna irytować i denerwować. Kiedy Patrycja przychodzi na rodzinne obiady, kiedy jest tam zapraszana, jest tak obwieszona złotą biżuterią i złotem, że dosyć szybko dostaje ksywkę rodzinną Tutenchamon. Więc kiedy zjawia się na takich obiadach, to oni pod nosem często do siebie: zobacz, to ten Hamon już przyszedł. To oznacza, że przyszła Patrycja i dźwięczy swoją złotą biżuterią. Ma je zresztą coraz więcej, żąda pieniędzy coraz więcej, potrafi być tak zaskakująca w sposobach na wydawanie rodzinnych pieniędzy rodu Gucci, że na przykład nieoczekiwanie zamawia sobie pilota z odrzutowcem i leci do Nowego Jorku tylko po to, żeby wydać tam kolejne pół miliona
dolarów na biżuterię, albo po to, żeby kupić sobie kolejne futra, co doprowadza do furii reszty rodziny Gucci, zwłaszcza że Maurizio coraz bardziej nie radzi sobie z biznesem. Firma Gucci, która jeszcze w latach 70. jest synonimem luksusu, bogactwa, a Aldo Gucci jest często tytułowanym w gazetach jako Aldo Wielki, nagle okazuje się, że pieniędzy jest coraz mniej, że te towary się nie sprzedają, sklepów niby jest coraz więcej, produktów jest coraz więcej, ale Maurizio popełnia błąd za błędem. Więc banki coraz częściej odmawiają finansowania, a Patrycja chce więcej, więcej, więcej. A kiedy nie dostaje, zaczyna być niemiła, zaczyna być odkryśliwa, zaczyna być kimś, kto absolutnie zaczyna ciążyć tej rodzinie i zaczyna ciążyć samemu Maurizio. A ona sama uwielbia blichtr, uwielbia luksus, uwielbia paparazzi, uwielbia tak zwane ustawki. Do tego stopnia chce zwracać na siebie uwagę w Mediolanie, że coraz częściej pojawia się w tym Mediolanie z papugą na ramieniu, tylko po to, żeby kolejny dziennikarz albo kolejna telewizja to sfotografowała bądź sfilmowała i pokazała to gdzieś na tak zwanych łamach. Co bardzo irytuje rodzinę Gucci, zwłaszcza że tam naprawdę jest źle. Maurizio staje się coraz bardziej uparty, staje się coraz bardziej nieprzyjemny, a jednocześnie popełnia coraz więcej błędów. Traci pieniądze, traci kolejne miliony dolarów, aż w końcu banki w latach 90. zaczynają odmawiać finansowania. A tymczasem Patrycja chce więcej, 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 aż pewnego dnia Maurizio mówi basta i żąda rozwodu. Patrycja na początku o tym rozwodzie nie chce słyszeć, ale w końcu no, do tego rozwodu dochodzi, sąd daje ten rozwód Maurizio, no ale oczywiście problemem pozostają finanse, bo Patrycja chce dostać bardzo dużo. Marzy o tym, aby dostać słynną willę należącą do rodziny Gucci w São Moritz w Szwajcarii, chce mieszkania w Olympic Tower w Nowym Jorku, chce łódź Kreole, która należy do rodziny Gucci. No właściwie niemalże chce wszystko. Oczywiście chce też gotówkę i chce też rentę, która ma być jej wypłacana. I jeszcze w czasie tego rozwodu Maurizio, żeby już się od niej wyprowadzić, zgadza się na coś w rodzaju renty. To ma być równowartość 100 tysięcy dolarów, bo wtedy pamiętajmy, we Włoszech wtedy jeszcze są liry, no i ta równowartość 100 tysięcy dolarów ma być co miesiąc Patrycji wypłacana. A Maurizio ma coraz większe kłopoty finansowe, zwłaszcza, że ma też i wydatki. Bo otóż Maurizio, rozstając się z Patrycją, poznaje jej zaprzeczenie. Poznaje skromną, dystyngowaną, długonogą blondynkę, gruntownie wykształconą architektę Paolę Franki i zachowuje się w niej bez pamięci. Wszyscy twierdzili, że po rozstaniu z Patrycją Maurizio nikogo sobie już nie znajdzie, a tymczasem to właśnie w São Moritz, w jednym z tamtejszych klubów, Maurizio poznaje Paolę i zakochuje się w niej bez pamięci. I to dla niej postanawia wynająć przepiękny apartament w takim bardzo prestiżowym miejscu Mediolanu, ulicy Corso Venezia, to jedna z handlowych ulic Mediolanu, jednocześnie ulica, przy której stoi bardzo wiele XIX-wiecznych pałaców należących do mediolańskich zamożnych przedsiębiorców. I to właśnie w jednym z nich wynajduje apartament na parterze i wynajmuje go od rodziny Marellich. Na początku jest to tylko pierwsze piętro, a później przekona ich do tego, żeby jeszcze wynająć kolejne mieszkania i w sumie Maurizio urządza sobie nowe gniazdko z Paolą, gniazdko, które liczy 1200 metrów kwadratowych na trzech poziomach. No i oczywiście na to, żeby ten apartament urządzić, potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, a pieniędzy jest coraz mniej, a Maurizio nie oszczędza. O tym, jak bogato, luksusowo i elegancko jest urządzony ten apartament, huczy cały Mediolan. Nikt tego apartamentu nie widzi, Maurizio nikogo nie zaprasza, natomiast wszyscy wiedzą, że to będzie coś niezwykłego, coś wspaniałego. Wszyscy obserwują to ciężarówki z meblami w stylu Empire, kupowane w Paryżu, kupowane w najlepszych antykwariatach, w najlepszych galeriach sztuki, w galeriach z meblami. Wszyscy widzą te obrazy, te dekoracje, te wspaniałe boazerie, które się mają tam znaleźć, bo Maurizio wynajduje nawet boazerię, która należała do króla Wiktora Emanuela Sabałuckiego i nawet te boazerie kupuje i instaluje właśnie w tym nowym apartamencie, a Patrycja gryzie paznokcie ze złości i próbuje sobie wynaleźć szpiegów w tym właśnie pałacu, którzy chcieliby i mieliby donosić jej,
co tam też Maurizio robi, jak te apartamenty urządza i ile na to wydaje pieniędzy. Maurizio stara się od Patrycji najbardziej, jak się tylko da, odseparować. Ma swoją asystentkę, która jest taką trochę tarczą ochronną między Maurizio a Patrycją. I to ta asystentka bardzo często, gdy Maurizio nie ma już tyle pieniędzy, żeby co miesiąc wykonać ten przelew rum wartości 100 tysięcy dolarów, to właśnie wystawia na pożarcie swoją asystentkę, która kłamie jak z nut, która opowiada, że no, tych pieniędzy w tym tygodniu nie ma, ale będą w przyszłym. A kiedy Patrycja mówi, no tak, ale ja słyszałam, że dla mnie pieniędzy nie ma, a tymczasem Maurizio kupił kolejne meble do sypialni, to oczywiście asystentka Maurizio mówi, ależ nic podobnego, nic na ten temat nie słyszała. No i jest taką osobą, która stara się udobruchać Patrycję. No i od czasu do czasu rzeczywiście dokonuje w imieniu Maurizio przelewu. A Maurizio do tego stopnia nie ma tych pieniędzy, że czasem pożycza kwoty typu 6 tysięcy dolarów od swoich kierowców, tylko po to, żeby znowu przelać coś Patrycji. No i problemy Maurizio narastają do tego stopnia, że w końcu jest zmuszony sprzedać 50% udziału w firmie Gucci. Tyle ma. To jest największy pakiet kontrolny ze wszystkich członków rodziny Gucci i on ten pakiet kontrolny sprzedaje. A Patrycja, gdy tylko się tego dowiaduje, natychmiast oczywiście renegocjuje warunki rozwodu i żąda więcej pieniędzy. A ponieważ jest osobą, która dopiero co z trudem przeżyła operację guza mózgu, który na szczęście dla niej okazuje się niezłośliwy, więc wmawia adwokatom Maurizio, wmawia sądowi, że ona po prostu zgodziła się wcześniej na te warunki rozwodowe gorsze tylko dlatego, że po prostu już nie bardzo wiedziała, co podpisuje, co się zgadza, bo ten guz w mózgu zacierał jej możliwość logicznego myślenia. No i cóż, Maurizio jest zmuszony po sprzedaży udziałów w Gucci katarskiemu funduszowi Investcorp, jest zmuszony przystać na warunki Patrycji, zgadza się jej oddać mieszkanie w Olympic Tower w Nowym Jorku, zgadza się przepisać matce Patrycji drugi apartament w Monte Carlo, natomiast nie zgadza się na przepisanie jej willi tej właśnie w São Moritz, takiej bardzo znanej, która należy do rodziny, i też nie zgadza się na przepisanie jej apartamentu przy Corso Venezia. Patrycja jest wściekła i prawdopodobnie to właśnie wtedy rodzi się w niej myśl zabicia Maurizio. Mimo tego, że Maurizio nie tylko zgadza się na te apartamenty, ale zgadza się jej wypłacać co roku rentę o równowartości ponad 800 tysięcy dolarów, zgadza się jednorazowo prawie kolejne 800 tysięcy dolarów przekazać jej w gotówce i zgadza się także przekazać jednorazową wypłatę matce Patrycji, więc naprawdę zgadza się na bardzo wiele, a mimo to Patrycja jest wściekła. Do dziś nie wiadomo, czy bardziej wściekła jest o to, że dostała za mało pieniędzy, czy o to, że Maurizio znalazł sobie kogoś innego, że znalazł sobie inną dziewczynę, prawdopodobnie piękniejszą od niej, lepiej wykształconą, oczywiście młodszą, co budzi w Patrycji absolutną furię. I wtedy też Patrycja podejmuje decyzję o tym, aby uknąć zemstę, aby ta zemsta była bolesna i aby ta zemsta była już nieodwracalna. W jej głowie rodzi się makiaweliczny plan zabicia swojego byłego męża. A że Patrycja jest osobą, która wierzy w różnego rodzaju czary, gusła, we wróżki i ma przyjaciółkę wróżkę, to właśnie razem z nią postanawia uknąć plan zamordowania Maurizio. Plan jest taki, powiedziałbym, trochę amatorski, no bo też kto nad nim pracuje? Pracuje nad nim nie do końca wykształcona Patrycja, prosta kobieta z ludu. Pracuje nad nim wróżka, która zatrudnia do znalezienia mordercy swojego znajomego, który jest ubogim portierem w podrzędnej klasy hotelu. A on znajduje z kolei do wykonania tego zlecenia człowieka, który jest, no, można powiedzieć, również prawie, że zbankrutowanym właścicielem zadłużonej pizzerii. I do tego jeszcze znajdują mechanika samochodowego, który ma tej zbrodni dokonać. To on, ten mechanik samochodowy, kupuje broń, sam dorabia do tej broni, modyfikuje tłumik i to on ma właśnie zamordować Maurizio.
I ten plan niby się udaje, niby się nie udaje. Tak naprawdę zgraja amatorów, która zabiera się za jego realizację, jest do tego stopnia amatorska, że kradną samochód, który mają odjechać po wykonaniu tej zbrodni, i ktoś kradnie im ten samochód. Więc w ostatniej chwili muszą znaleźć inny samochód. Także naprawdę to, że to do tego morderstwa dochodzi, a dochodzi, i to dochodzi skutecznie. Maurizio zostaje zastrzelony przed siedzibą firmy Gucci, do której od czasu do czasu już po sprzedaży udziałów wpada, bo ma tam znajomych po prostu. Obecnie pracujące asystentki firmy Gucci są jego dobrymi znajomymi, czasem w różnych sprawach jeszcze pomagają, więc on zostaje zamordowany przed wejściem do firmy Gucci w biały dzień, w centrum Mediolanu, przez mechanika samochodowego, zadłużonego właściciela pizzerii, wróżkę i Patrycję. Więc tam nie ma żadnego zawodowego mordercy. To są ludzie, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia. A jednak udaje się im zamordować Maurizia Gucciego. A Patrycja znakomicie udaje wdowę porażoną tym morderstwem, która opłakuje swojego eksmęża. Nie przeszkadza to oczywiście jeszcze tego samego dnia wtwarować do apartamentu przy Corso Venezia i wyrzucić z tego apartamentu wielką miłość Maurizia, czyli Paolę. Tego dnia nie jest tak może do końca skuteczna, ale następnego dnia przychodzi z adwokatami i rzeczywiście wyrzuca Paolę z tego apartamentu, przejmuje cały ten apartament, zmienia go, szybko go modernizuje, nie w jakimś tam znaczącym stopniu, ale przede wszystkim wiesza w jednym z pomieszczeń namalowany swój portret z puklami długich, czarnych włosów, których nigdy nie ma, o których marzy. Więc skoro ich nie ma, to przynajmniej każe sobie namalować taki portret i ten portret wiesza w tych właśnie apartamentach. No i cóż, i codziennie dzwoni na policję dopytywać się, czy już schwytano morderców Maurizia Gucciego, mimo że przecież to ona stoi za tym morderstwem. I cóż dzieje się ze śledztwem? No, ze śledztwem dzieje się źle. Przez najbliższe 2 lata mediolańska policja, mediolańska prokuratura kręcą się w kółko. Znowu, podobnie jak w przypadku morderstwa Gianniego Versace, rodzą się plotki, że zadłużony Maurizio, który przecież sprzedawał niemalże bankruta, zadłużył się wcześniej u mafii, tej mafii nie chciał oddać pieniędzy i zapewne jest to wyrok mafii wykonany na nim za to, że nie spłacił pieniędzy. Sprawa jest naprawdę trudna i dziwna, bo próbuje ją rozwikłać mediolańska prokuratura i bardzo znany mediolański prokurator, który słynie z tego, że zamyka mnóstwo mafiozów, że jest bardzo skuteczny w udowadnianiu im przestępstw, w doprowadzaniu do skutecznego skazania podczas procesów sądowych, a tymczasem ten słynny mediolański prokurator nie radzi sobie ze sprawą Gucciego. Przez 2 lata nikt nie wie, kto zamordował Gucciego. Wygląda na to, że będzie to zbrodnia doskonała. Już właściwie mówi się o tym, że to śledztwo zostanie zamknięte. I nagle otóż ten prokurator pewnego dnia dostaje telefon. Dostaje anonimowy telefon i ten głos w telefonie proponuje mu spotkanie w lodziarni na tyłach dworca kolejowego Milano Centrale, bo twierdzi, że wie, kto zamordował Maurizia Gucciego. Mediolańska prokuratura jest bardzo sceptycznie nastawiona do tego, ten prokurator również, ale jest tak zdruzgotany swoją bezradnością, że jedzie na to spotkanie. Ma wyznaczone spotkanie na za pół godziny, więc gna co sił po to, żeby spotkać się z tym dziwnym, anonimowym informatorem i dowiedzieć się rzekomo prawdy o tym, kto zamordował Patrycję Gucci. No i jedzie na to spotkanie, spotyka się z tym człowiekiem, i ten człowiek wyjawia mu prawdę. Ten człowiek twierdzi, że mordercą, że osobą, która zleciła morderstwo, jest Patrycja Reggiani. I to ona właściwie zaplanowała całe to morderstwo razem ze swoją przyjaciółką Piną, wróżką Piną oraz z trójką mężczyzn, którzy podzielili się między sobą rolami. Jeden był pośrednikiem, drugi był tym, który strzelał, trzeci był tym, który ich odwiózł z miejsca zbrodni. Prokurator dopytuje się, w jaki sposób ten informator wszedł w posiadanie takiej wiedzy. I cóż, okazuje się,
że amatorskość, mówiąc kolokwialnie, tej zgrai ludzi, którzy zamordowali Mauricja, przeszła wszelkie granice. Otóż boj hotelowy, który był pośrednikiem między wróżką Piną a właścicielem pizzerii, który z kolei znalazł mordercę, kogoś, kto wykona ten wyrok, otóż ten boj hotelowy po prostu chwalił się tym innym ludziom. On się chwalił, że był uczestnikiem bandy pięciorga, która doprowadziła do morderstwa Mauricio Gucciego. To on zdradził tę wiedzę informatorowi prokuratury. A kim był informator prokuratury? No cóż, sam także był swego rodzaju amatorem. Otóż miał niewielką pizzerię, która nie przynosiła dochodu, był hazardzistą, nie miał kompletnie pieniędzy i pomieszkiwał w tanim hoteliku, za który nie chciał płacić. Nie miał zresztą za co płacić, a miał jeszcze dodatku chorą żonę. I to właśnie on wymyślił sobie taką bajeczkę, żeby nie płacić. Wymyślił sobie bajeczkę, którą przekazywał owemu bojowi hotelowemu, a ów boj hotelowy był członkiem rodziny, która była właścicielem tego hotelu, że tak naprawdę jest wielkim włoskim mafiozą, że jest kimś bardzo znaczącym w mafii, że na jego ukrytych kontach są miliony dolarów, tylko niestety musi się ukrywać w tym podrzędnym hoteliku, bo w tej chwili no, ma problemy z prawem, jego prawnicy próbują te problemy rozwikłać i kiedy już wszystko się ułoży, to on się ujawni i oczywiście zapłaci za ten hotel i w ten sposób problemy się rozwiążą. No i nasłuchawszy się tych zmyślonych bajek, hotelowy boy wyjawia mu z kolei swoją tajemnicę. Mówi, słuchaj, ty jesteś wielkim mafiozo, ale ja też brałem udział w niezwykłej zbrodni. Otóż ja załatwiałem mordercę Mauricia Gucciego. No i tenże właśnie człowiek, który mieszka w tym hotelu i nie ma za co zapłacić, kiedy się dowiaduje o tej historii, jest absolutnie zdruzgotany i przerażony tym, co słyszy. Mówi, to jest kompletnie niemożliwe. O czym ty mówisz? Jak to ty załatwiałeś, znajdowałeś kogoś, kto zamorduje Mauricia Gucciego? To jego żona Patrycja dokonała tego czynu? Mówi, tak, myśmy to w 5 osób dokonali, ona to zaplanowała, myśmy kogoś znaleźli, kto dokona tej zbrodni i w ten sposób jestem uczestnikiem spisku. No i ów zdruzgotany informator prokuratury dzwoni właśnie z tym do prokuratury i całą tę tajemnicę wyjawia. Prokuratura zakłada podsłuchy Patrycji Reggiani i tym osobom, które zostają wymienione przez informatora. No i ku swojemu osłupieniu, po 2 latach od popełnienia tego morderstwa, w tych nagraniach okazuje się, że ta 5 osób nadal rozmawia o tym morderstwie. A rozmawia dlatego, że część z nich jest niezadowolona ze zbyt niskiej wypłaty, jakiej dokonała Patrycja, zlecając to morderstwo. I okazuje się, że oni w tych rozmowach telefonicznych kłócą się nadal o pieniądze, których Patrycja nie chce zapłacić więcej, a oni żądają więcej. No i cóż, po takich właśnie rozmowach Patrycja zostaje aresztowana. Zostaje aresztowana razem z pozostałą 4. To jest bardzo głośny proces. Patrycja na początku nie przyznaje się oczywiście tego morderstwa, ale finalnie zostaje ono jej jednak udowodnione i Patrycja trafia na, początkowo miało być to 26 lat, ale trafia w sumie na 18 lat do więzienia, z którego wychodzi wcześniej za dobre sprawowanie i wychodzi oczywiście jako osoba majętna, bo przecież cały czas, co roku wpływa jej od rodziny Gucci 800 tysięcy dolarów renty dożywotniej, którą wysądziła podczas rozwodu. Więc wychodzi jako osoba z tego więzienia majętna. Wyszła całkiem niedawno z tego więzienia. Wyszła jako osoba, która posiada bardzo wiele nieruchomości w Mediolanie, ponieważ jeszcze w więzieniu zatrudniła sobie doradców finansowych, którzy kupowali w tym czasie za te pieniądze kolejne nieruchomości. No więc kiedy wyszła, stała się gwiazdą mediów, zaczęła za pieniądze udzielać wywiadów kolejnym stacjom telewizyjnym. No i zaczęła czerpać korzyści z majątku, które jej się udało zgromadzić podczas swojego pobytu w więzieniu. Ale cóż, okazało się, że los zakpił z niej okrutnie, bo okazało się, że ludzi, których wynajęła do zarządzania jej majątkiem, cóż, także nie ominęła chęć okradzenia kogoś i oszukania, a mianowicie oszukania samej Patrycji.
to ona stała się po wyjściu z więzienia kolejną ofiarą, ponieważ ją oszukano i to na kilka milionów euro, i teraz to ona dochodzi się ze swoimi byłymi doradcami o pieniądze. Patrycja oczywiście żyje, cieszy się całkiem sporą sumą zgromadzoną na kontach i chętnie udziela wywiadów, chętnie ich udziela po samym wyjściu z więzienia i chętnie ich udziela teraz, tuż przed premierą filmu o rodzinie Gucci, a także udzielała ich chętnie jeszcze na wiosnę w roku 2021, gdy gruchnęła wieść, że zdjęcia do filmu na podstawie tej właśnie książki z domu Gucci kręci nie kto inny jak Ridley Scott. Patrycja oczywiście wpadła w szał, gdy dowiedziała się, że to Lady Gaga zagra ją samą, bo ona uznaje, że Lady Gaga jest osobą brzydką i zupełnie nie oddającą jej wspaniałego charakteru. Więc oczywiście protestowała głośno przeciwko temu, żeby Lady Gaga zagrała jej postać. Próbowała nawet dotrzeć do żony Ridleya Scotta i przekonywać ją do tego, aby kogoś innego obsadzić w tej roli, ale żona nawet nie myślała o tym, żeby przekazać mężowi te prośby, i oto właśnie Lady Gaga zagra Patrycję Gucci. A sama Patrycja ponoć nieco podupadła na zdrowiu, ale nadal jest w świetnej formie. Ma oczywiście kontakt ze swoimi dwiema córkami. I cóż, zapewne jeszcze nie jeden raz nas zaskoczy. To nie jest osoba, która lubi siedzieć w cieniu, to jest osoba, która lubi luksus, zbytek i lubi też rozgłos, więc jak sądzę, nie raz jeszcze nas zaskoczy. A wy, jeśli spodobała się wam ta historia, to bardzo proszę zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, bo kto wie, być może jeszcze niejedną ciekawą rzecz o rodzinie Gucci wam opowiem. Polecam zresztą tę książkę, bo to jest fantastycznie napisana książka. A ta rodzina ma jeszcze wiele grzeszków na sumieniu. Subskrybujcie, łapka w górę. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.